Jajko, w ogóle dzisiaj mam prawa jazdy. Ja też mam dzisiaj prawo jazdy. Ma, to spoko, to możemy iść razem. Kolega już się podpisał umowę. A jak to pan chciał? Bo już nie pamiętam co tam. Właśnie, bo mnie to by Niedzielę? tak. Już jak? Soboty, niedzielę bym mógł tak widział. No bo na pale to znasz to jak bandytę, nie? Jego auto właśnie na pale to stało, kurde. O, ja pierdzielę. Co to robisz? Ja nic nie Co to zrobiłem. robisz? Ja pierdzielę. Gdzie on tam jest? Ja pier... Nie mam siły już. Nie słyszę jakiejś strzały jeszcze. Jacob, Jacob, Pierdzielę. siadaj! Co? Leo! Siadaj! Ja... Siadaj! Jezu! Szybko! Uciekamy! Co jest? Co? Dobra, Jezu, wybierz jak najdalej stąd. Nie, wywalone. Ja pierdzielę, nienawidzę tego paleta, już to nigdy nie wracam. No moja No. najbardziej przypałowa sytuacja w życiu, nie? Stary, nie, nie. Gościu na mnie No. celował z pistoletu, nie? Nie Dobra, ale mogę. co mi... tam w ogóle. Wy mu auto niszczyliście. Nie wiem, to nie moja sprawa, to oni to wymyślili. Nie, stary, nie wiem, dobra. Weźmy zawieźć jak najszybciej pod miasto. Weźmy połędzie. Wiesz jak jechać? Dobra. Wiesz gdzie jechać? Chyba tak. Dawaj, No, już dawaj. odjechaliśmy. Tu? No Daleko. tu jest, dobra, jest. Dobra, od razu lepiej. Tam, nie wiem. Kurczę, pieczone. Musimy sobie jeszcze o tym porozmawiać, bo ja nie wiem, co będzie swoją pracą w weekendy. Co? Oj, no. Ale o co ci chodzi w sensie? No, nie wiem, czy będziesz pracował w te weekendy, wiesz, bo kurczę, no jednak niszczenie kogoś auta to jest Weź naprawdę. teraz tutaj, chyba źle skręciłeś, teraz tutaj chyba, tu na, nie, jeszcze trochę do przodu, nie wiem, No, co? nie wiem, no i tutaj w lewo zaraz, no. No tu? Ale jak, no, Idę na no, żółtym. a ja mam jutro, no ja jutro nie przychodzę rano, kurde. Możesz przyjść, no. Stary, nie wiem, czy Gdzie? będę miał czas, od której macie otwarte? No, znaczy mnie... Tak o Nie, za 6 daleko jakoś. pojechałeś. Tam z tyłu jest taki blok. Weź. A, tam. To... Na prawo objeźdź policję. Nie wiem, jak. O której macie otwarte? Czy tam jesteś po prostu cały dzień? To bym mógł wpaść, kiedy będę miał czas. Cały dzień nie jestem, ale tak o 6 będę jakoś. O 6 Jadę. już? Co? Bo to No, jest o zaraz 6 już pierwsza w jestem, mam nocy. To ile ty śpisz? Dobra, ile wiesz tam co, ja sobie siedzę? tu No, wysiądę, nie wiem. zatrzymaj się, no. Nie, może wpadnę. No, bo Dobra. możesz wpaść później, nie? No, jak będę Też. miał czas, to wpadnę. No. Bo ja dzisiaj do 14 jestem, od 6 do 14, więc. Dobra. Dobra, 14, znaczy dobra. 12, no. No dobra, no Dobra. to. To się kręci, a to będzie jeszcze o tej godzinie. Na razie. Nie mogę. Harry? Jezu. Siemaneczko, widzę z tej strony ja, Adrix, a dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku prawdziwego życia Roblox. Jest to już 8 odcinek. Uwaga, uwaga, bo w tym odcinku doliczamy wszystkie, w sensie całą zaległą kasę za łapki w górę. Czyli wbiliście ich dokładnie, licząc z shortsami, które wleciały na kanał, 28 łapek w górę. Co jest dużą liczbą. I mnożymy to wszystko razy 3, czyli jeżeli się nie mylę, to 84 dolary leciały w tym momencie na moje konto. Czyli mamy teraz 182 dolary na moim koncie. Także na koncie w sumie Jacoba, nie moim. Także super, bo doliczyliśmy chyba do nie pamiętam którego odcinka. Może do 5, ale jakoś tak wyszło, albo do 6. Zobaczymy. Więc także się jak łapki w górę będą nadal wbijane, tylko niektóre filmy się jeszcze po prostu nie są na kanale, kiedy to nagrywamy, więc jakoś tak to wygląda. Będziemy po prostu doliczać łapki w górę z bardzo dużym opóźnieniem. Dobra. Harry jeszcze śpi. Harry?
A, nie chciałem cię obudzić, sorry. Nie no, spoko. Sorry. No dobra. Kurczę, mam pytanie. Co wy zrobiliście? Czemu wy mnie zostawiliście samego? Nie wiem, no... Uciekliśmy po prostu. No. Nie, sorry. No. Sorry. A co ci zrobił? Ledwo, ale uciekłem. Stary, pomógł mi ten Leo z Namburgera. Wiesz, który... Nie no, sorry, ale jakoś... Byliśmy w chaosie i nie ma... Jeszcze ja się przebiorę tylko. Dobra, stary, ubrałem się. No czekaj, ja też się szybko ubiorę. Dobra. Dobra, ej, bo kurczę, ja jest 7, jestem zaspany strasznie, nie wiem. Nie wiem, co możemy robić. Pewnie reszta jeszcze śpi. Ja też mogę. Kurczę, no, albo sprawdźmy, może też nie przespali tej nocy. Dobra, ja pójdę. Co to jest za gościu? Zagadamy do niego może. Ty. No? Kim ty w ogóle jesteś, weź, wywalaj z tego kubu. Dlaczego? Co ty chłopie myślisz sobie, że sobie bijasz na chód? Gdzie ty mieszkasz w ogóle? Tutaj gdzieś. Zostaw mnie. Nie powiem. Weź tam, chłopie, ile ty masz lat? Jest stąd najlepiej. No. 14. No a kurde, to ty jeszcze chyba... tam zrób. Dobra, weź, nie chcę cię tu więcej widzieć, stary, nie. Nie masz to, nie. No. Żeby ci tu nie było. Mieszko. Idź stąd, stary. Co jest? Poszedł, widzowie, co to jest? Harry się przebiera, idą tam, może się przebierać. Zacznijmy sobie... No i ten gościu tu idzie, co jest? Ja mam jego dosyć. Nie, pójdziemy sobie... No on mnie prześladuje, czy co? Gościu, stój tu, chłopie. Albo... No ma... nie chcę się tu widzieć, dobra, weź mi. Nie sprawaj, leć se. Może... Czy widzowie jakieś tutaj, nie wiem, młodziaki na tym chodzi mieszkają. James. James. Siema. Siema. No... Nie wiem jak tam po tej nocy, nie wiem stary, może ty będziesz wiedział, może ty mi powiesz, dlaczego wczoraj tak o sobie uciekliście ode mnie. Sorry, żeście tak na chatę wchodzę, ale... Dobra. No, ja spanikowałem, nie wiedziałem co robić, to zacząłem uciekać, sorry. No, kurczę, no zostawiliście mnie ledwo tam przeżyłem, mogę nawet tak powiedzieć. Gościu to mnie celował, pistolet mi do głowy przykładał. Ale przyjechał na szczęście Leo i mi pomógł, dobra. Nie wiem co robić, stary. Nie wiem, ja totalnie nie mogłem spać przez tą noc, nie. Tak mi głowa nawalała. Że szoku. No ja podobnie, tak samo. Do chyba trzeciej leżałem w łóżku. Dobra. Okej. Ej, bo ty pracujesz w supermarcie pracowałeś, nie? Ta, ale mnie wywalili. No co? No za rzadko przychodziłem. Super. To średnio chyba dla ciebie, ale nie jeszcze o to. Kurde, bo chciałem, żebyśmy jakąś promocję ogarnął na ten telefon, bo tak by mi się przydał ten telefon strasznie. Jeszcze to muszę... Niestety nie uda się. Do banku muszę podejść, dobra. Nie, dobra, ty nie wiem, czy idziesz, ja idę po prostu. Chodź, idę po Harego, on się 3 godziny przebiera, nie wiem co on robi. Może dobra, to też się mogę przejść. Chodź, ja pójdę do Axela w sumie. Spytać cię, czy już stał, mam nadzieję, że ten, że go nie obudzimy, bo ciebie na szczęście nie obudzimy. Oby nie. A ty widziałeś tego gościa jakiegoś, co się kręcił na chudzie? Od ostatniego czasu się jakiś kręci na chudzie tutaj. Coś widziałem, taki młody gość. No młody gość, 14 lat mówił. Tutaj zapukam. 14? No tak mówił, zapukam. Kurde. Nie wiem. Oby otworzył. Dobra. Może go nie ma. Może albo śpi, na plan. Jak nie otwiera, to znaczy, że... Lepiej żebyśmy no. Nie budzili go może albo pojechał gdzieś. Może. Kurczę, za 3 godzinki mam pracę. Co?
Przydałoby się ogarnąć. Możemy jechać, podjechać sobie do banku, podwiedziesz mnie? No mogę. Chociaż bank jest tutaj, dobra, chuj. Idziemy na piechotę w sumie, no. Chodź na piechotę. Dobra, dawaj. Dobra. Możemy dużo rzeczy sobie ogarnąć. Ja mam trening dzisiaj. Dzisiaj mam mega zaplanowany dzień, powiem ci. Mam trening, prawko, jeszcze pracę, jeszcze muszę skoczyć do hamburgera na chwilę. Mam strasznie zaplanowany dzień dzisiaj i tyle. Więc będę miał mało czasu, strasznie. No ja dzisiaj nic prawie nie mam do roboty. Jeszcze na tym prawku. Tutaj w sumie to jest, to sobie... Nie wiem, czy zdążymy potem podbić, może to bym się jeszcze sprawdził, ile tam auta kosztują, jeżeli jest otwarte. Trochę kosztują, ale myślę, że coś uda się. Bank jest otwarty. Dobra. Otwarty. A dobra, jest otwarty. Dobra. Myślałem, że nie będzie tak wcześniej. Jest jakiś gość, nie wiem. Nie, tutaj. Jest tu. Ten nie widzę tego. Gość nikogo. Jest jedynie. Nie wiem, stary, nie ale wiem. Ale on się czy... chyba nie zajmuje takimi rzeczami. Nie widzę tutaj zawsze był gościu. Taki mówi znany się z nim. Nie wiem. Czy dzisiaj ma wolne? Nie. Tu? Tutaj? Tu można iść? Czy na dole? Żeby nie było szypało. Zamknięty nie jest. Tutaj nie jest zamknięte, to chodź. Może to chodź. Co tu? Alarm syreny? Nie podoba mi się. I tutaj chyba safe jest. O kurde, jest. To chyba nas tu nie powinno być. No masz chodźmy. Dobra, chodź stąd lepiej, nie? Tak średnio mi się to widzi, dobra. Nie ma tu nikogo, stary, idziemy stąd. Bez sensu. Bank otwarty, a nikogo nie ma. Jedynie tamten gościu. Z rana na siłownię, kurde. I mógłbym w sumie wbić na siłownię. Kurde, muszę lepiej rzucać. Może ty. Mało osób będzie. No dawaj, siłownia jest raczej rano otwarta, jest. O. $5 stary kosztuje, dobra. Zapłać, stary. No $5 jedna taka na godzinka. Godzinka, nie, 2 godziny $5. Dobra, zapłaciłem. Zapłaciłem. Dawaj, chodź. Nie wiem, co możemy porobić tutaj. Kurczę. Ja se podciągam, stary. Dobra, już jeszcze zmęczyłem. Ej, patrz za siebie. Co? No co? Co on jest... On nas śledzi, czy co? On nas śledzi, stary. Ja nie. Może idźmy stąd. Lepiej... On ma 14 lat, gościu. Gorzej jak jego chłopie matka przyjdzie i nas jeszcze. On ma tam 5 kilo założone. No. Co to jest za gościu jakieś? Coś powiem, zagadajmy. No dawaj. Dobra, ej. Ty. Gościu, ty nas śledzi? Aby się coś nie pomyliło? Co? Gościu, patrz się na mnie może, a nie plecami. To by się coś nie pomyliło, bo chodzisz cały czas za nami, non stop. Jak ty, chłopie, masz, jak się nazywa? Weź się odsunie, się tak przybliżasz. No, tak, dziwny jesteś, stary, masz 14 lat. Czy ty nie ryzykujesz? Jak ryzykujesz? Gościu! Gość, nic. Nie wiem. Dobra, zero reakcji. Jakiś dziwny gościu. No. Nie odzywa się, dobra, chodź. Ja teraz jogę trena, żeby się odprężyć. Dobra. Dobra, o chłopie. Jezu, jestem tak zmęczony. Może już wystarczy? Wystarczy w sensie. Już czas chyba nam no, też powoli mija. 10 minut. Ja pierniczę. O Jezus. Mega męczący trening. No. Dawno takiego męczącego treningu nie zrobiłem. Chodź może do... nie wiem. Ja idę teraz do hamburgera. Czekaj, auto. Gdzie, w sensie, kłada. Gdzie my zostawiliśmy? No my na piechotę. Kłady jest pod... Aha! O Jezu, zapomniałem nawet. Kurczę, to musimy się spieszyć. O, kurde, tylko nie mam siły. O Jezu. Kurde. Ale ludzie tu jeżdżą. No, co jakiś gościu? Albo jakieś. To ja nie wiem, czy ja zdążę do hamburgera. Jak najszybciej lecimy na chód w tym momencie. No ty poczekaj przy wejściu na chód, to ja, bo ja tam z tyłu zaparkowałem, to poczekasz przy wejściu, ja pójdę pokłada. No dobra, stary, już aż tak nie jestem zmęczony. Ja tutaj, tu jest hotel jakiś, nie? Bo z tego co widzę, hotel Ocean. Oceanic Convention, no.
Ja wiesz, gdzie jest Axel? W sumie nie wiemy, gdzie jest Axel. Po co ja się pytam? Nie. Przecież byliśmy u niego. Nawet zapomniałem stary, po tej siłce mi to wypadło z głowy, że my przecież od rana siedzimy tutaj. A zaraz mam pracę. To nie zdążę podskoczyć do Spencer Auto ani do Noburgera, kurczę. Dobra, to poczekaj tam, ja idę pokłada. Aha, bo ty za tym zaparkowałeś. Dobra. Poszedź do Harego. Tam. Czemu jest zamknięte mieszkanie? Jezu, jeszcze ten gościu tu jest. Czemu jest zamknięte mieszkanie? Harry, jak to on zrobił? Przecież ja nie mogę. Bo przecież zamknął mi mieszkanie. Dobra, James już jest. Idę, stary. No. I albo mi się zdawało, albo tamten gościu tu znowu tutaj przyszedł. Co? No ja go też widziałem. Dobra, wiesz, gdzie mam pracę. Nie? W tym Nomburgerze? Nie, tam też mam pracę. Obok supermarketu jest kawiarnia. A, dobra, tam. No, tam pracuję, mam spoko kasa, naprawdę. W sumie trochę na... W sumie jestem trochę... Mam nadzieję, że nie, no, punktualnie będę. Chyba raczej powinien być punktualny. Dobra, ale weź, nie wiem jak ty, jak, no właśnie, nie wiem co zrobisz, ale weź może spraw, poszukaj Axela. Bo jego auto stoi na chudzie, to może już wrócił. Nie mam pojęcia. O, jedzie szef, widzę tam jego Lambo. Stary, ten szef jest taki bogaty. Aż tak tutaj chodzi w tej restauracji? No, stary, interes się mega dobrze kręci, bo on, stary, ma jeszcze założoną, mam jeszcze tyle czasu, stronę internetową. Mi kiedyś mówił. I tam sprzedaje, tam ma duże zyski. A, ty to opłacalny biznes taki. No, to jakby sprzedaje, nie? On też ma nie tylko tą kawiarnię, ale tutaj głównie, to jest ta główna chyba kawiarnia. Dobra, ja stary się spóźnię zaraz. Dobra, lecę, nara. No, nara. Pieczone, kurcze pieczone. Jestem, szefie. Sorry, że tak znowu przychodzę w takim tłoku. Już jestem. 3 godzinki, tak? 3 godzinki, tak. $80, tak? Tak. Dobra, no to tak. A ja jeszcze mam jedną sprawę do szefa. No. A to może później, może jak skończę pracę. Dobra. Szybko mleko jeszcze ogarniemy. I mamy pierwsze zamówienie. Jeszcze dobra kawa, to będzie kawa z mlekiem i kawa, nie, i herbata. Herbata i kawa z mlekiem, tak. Możecie w ogóle mi napisać, czy, nie wiem, czy to jest kawa, czy herbata, jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś się zna. Bo z tego co widzę, to musi być kawa raczej, tak. A te liście chyba uznajemy jako herbata. Nie wiem, jak ktoś się zna, to może mi napisać w komentarzach. Też kurczę, mamy teraz więcej kasy. Zbieramy i na telefon, i na prawo jazdy. Co, póki co, no chyba muszę to prawo jazdy najpierw opłacić, bo skoro już zacząłem ten kurs, to muszę już go dokończyć. Więc do telefonu nam dużo brakuje. Wymyśliłbym coś z chłopakami pod tem, żebyśmy jakoś zarobili może. Może ogarnie się tam jakieś ludzi. Bo naprawdę, to co zarobiliśmy wtedy na tym basenie, to był gruby hajsik, nie? Tam było tyle ludzi, że dało się zarobić pełno kasy, tylko teraz będzie tak ciężko. Bo, no nie wiem, ten klub widzieliśmy. I może byśmy tam potem poszli. Zobaczymy jeszcze kasy. Axel, nie wiem co się dzieje z Axelem, nie mam pojęcia co się dzieje z Axelem, widzowie. On po prostu zniknął. W tym odcinku, Boże, ja się serio od niego boję, bo to jest gruba sprawa, bo sami wiecie czemu, no, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to doskonale wiecie czemu. I najlepiej, żebyśmy w sumie zgłosili to na policję, tą sytuację. Powiem mu to, może on już to zgłosił na policję. Kurczę, nie wiem, zobaczymy, widzowie, zobaczymy wszystko. Na wszystko przyjdzie czas, bo teraz jestem aktualnie w pracy. Dobra. Kurczę, jeszcze kawa jeszcze w kubku będzie i jeszcze tylko nakrycie i kolejne zamówienie.
O kurczę, długie zamówienie filiżanka kawy. Tutaj mi się to już zrobiło. Może lepiej, może dla was lepiej, jakbym to z pierwszej osoby robił. Dla mnie też będzie trudniej, ale dla was lepiej z jednej strony. Dajemy kawę i dajemy do filiżanki, dajemy mleko i śmietanę, bitum śmietany, tak? Gotowe? Dobrze. Mam nadzieję, że smakuje to moim klientom. Mam nadzieję, że nikt się nie skarży tutaj na mnie. Ta ma dobrą bardzo ocenę. Ta kawiarnia, słyszałem. Dobrze. To dajemy z mlekiem. I to chyba tyle. Dobra. Idę do szefa. Szefia? Tak? No chyba już tyle na dzisiaj. Jeszcze tak. Chciałbym porozmawiać po prostu z szefem. To... Tak. Tak, bo... czy ja bym... Czy... Albo może wprost powiem, że... Czy dałoby się... na wcześniejszą godzinę chodzić tutaj, do tej pracy? To jak, szefie? No. 8. Ósma? Tak. Ósma? Dobrze. Tylko, no dobra, no to ja na 8 jutro przychodzę, tak? Tak. Tyle. Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem szefem kawiarni. No to wiem. I pan może, Jacob, możesz być szefem tej kawiarni. Bo ja co? Mam szefem kawiarni. Mam być szefem tej kawiarni? Ja? Przepraszam, że przerywam. Dobra, może nie będę panu przerywał. No i jak? Mam być szefem? Tej kawiarni, tak? Tej kawiarni. No właśnie, bo szef mi mówił kiedyś, że mam kilka, że pan tutaj wszystko działa tutaj. Ma stronę internetową, że ma więcej kawiarni. Nie tylko w Los Santos. Jeżeli pan chce, ja złożę. Aha, czyli, ale do czego chcę? No ja mam zostać szefem tej kawiarni? No tak. Tak? Dobra, ale to co, pan mi da kluczyki, czy co? Tak. O kurczę, dobra, dużo odpowiedzialność będę miał. Obiecuję szefie, że nic tutaj no, nie stanie się. Będzie szef czasami mógł tutaj przychodzić. Tak, będę. A czyli mogę otwierać o 8 kawiarnię, tak? Tak. I zamykać jak? Ile to może potrwać? A szef mi będzie musiał też dawać wypłatę. Tak. Albo mi będzie szef, kurczę, nie wiem jak przelewać, to najwyżej się będę... by musiał szef tutaj przychodzić zawsze, i tak. Ja przyjeżdżam. Dobra. Dobra, to będzie szef przyjeżdżał. Zawsze o 8 będę otwierał, tak. Dobra. Trzy godzinki raczej chcę pracować, nie? A ile taka jest minimalna opcja, że najmniej ile bym mógł? Godzinę. Godzinę? Najmniej pracować? Dobra. Tak. Nie wiem, szefie, dziękuję, bo to jest super oferta. Tylko wtedy byłoby mniej kasy, ale nie chodzi nawet o to, że godzinę najmniej, to mi się podoba. Więc to nawet urlopu nie muszę brać, bo mogę tylko godzinę popracować w dowolnym terminie, super. Szefie, dzięki, naprawdę. No to jest... To mógłbym tą wypłatę tylko, bo już chyba troszkę 20 minut po. Tak? Ile to tam było zawsze? 50? Dzisiaj 50? Ostatnio 80 było. Szkoda, że aż 50 tylko. No dobra, niech będzie. A może szef powiedzieć, dlaczego 50? Co, jakieś złe opinie dostaję? Bo nie wiem, też chciałbym pracować jak najlepiej. Po prostu pan będzie, jak będzie coś szefem kuchni, będzie trochę więcej zarabiał. Aha, no dobra. A to wtedy, no ale, czyli normalnie 50, dzisiaj trochę mniej, a następnym razem jeszcze więcej, tak? Mi wystarczy, nie wiem, stówka. Dobra. A może być więcej? Ja zawsze przejmę, jeżeli pan chce. To już niech pan ustali. Dobra, ja lecę, bo już tutaj za długo siedzę, no.
Tak, także no, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Dobrze, dobrze, dobrze. 50 kasy wlatuje na moje konto w tym momencie. Mamy teraz 232 dolary, coś koło tego. Na szybko obliczałem tylko. I co? Kurczę, ej, czy ja nie miałem treningu dzisiaj? Czy ja nie miałem treningu? O kurczę, miałem trening na 15.30. Ja nie mogę. Kurczę, jak najszybciej, przecież tu jest boisko, nawet się znowu nie zdążę przebrać w jakieś ciuchy. Czy ja w ogóle mam? Nie kupiłem sobie żadnych ciuchów. I co jest? Czy tu jest auto Axela? Ja pierniczę. Czemu tu jest? No co, dobra, nie, czekaj, wejście, gdzie jest wejście? Tu jest wejście. Cholera, szybko. Na trening, na trening. Axel? Axel! Axel, Jezu. Co tu się dzieje? No, przyszedłem sobie pobiegać i spotkałem tu Williama. I a to wy się znacie? Ja przyszedłem no, na trening spóźniony. Niedawno się poznaliśmy. No to... Ja już trochę czekam. No, okej, okay, ale nie ma trenera, nie? Nie ma Paula. No ja tam Paul. Dostałem wiadomość, że on gdzieś wyjechał. Tak, dobra, sobie pobiegam. Go nie ma póki co. Dzisiaj go nie będzie. Więc tak jakby powiedział mi, że ja tak bardziej mam poprowadzić nasz trening. Dobra, dobra. Jestem gotowy do wszystkiego, do trenowania. A ile będzie ten trening trwał? Kurczę, bo ja na 18.15 już mam prawo jazdy. To jest to mi, no tak gdzieś by musiało być pół, no godzina, półtorej godziny. Mógłby tak trwać ten trening, tyle? No pasuje. Dobra. Tak w sumie to, no to przekaż mu potem, no nie wiem, w sumie, że ty się z nim znasz, dobra. A to wy już tu jesteście trochę, nie? A to nie ma tu waszego trenera? No nie ma, no nie właśnie, mogę. A mieliśmy... No. A mogę sobie z wami w sumie poćwiczyć? No możesz, no właśnie miałem nie, powiedzieć, tak. Ale nie ma. Nie wiem czemu nie przyszedł. No. Nie mógł chyba, no. Dobra, to, dawajcie, ja chcę sobie też kółeczko zrobić. No, na chwilę się tylko napiję. Dobra, to ja już mówię... Kurczę, ale Jacob jest zmęczony. Bo nie przespał nocy. Jeżeli w ogóle uciągnie ten trening, w sensie da radę potrenować sobie, to potrenujemy te półtorej godziny. A jeżeli nie, no to tak wyszło. Dobra, dobra. Kurczę, zawsze robię dwa kółka, no to niech będzie, już zrobię te dwa, chociaż mi się nie chce. Dawaj. To robię drugie z tobą. Ja, bo ja dzisiaj już byłem na siłce i jestem też trochę zmęczony, bo nie przespałem noc. Jest dobrze, że cię widzieć tutaj, Axel, bo z rano już mieliśmy już na policję iść, bo tak szczerze nie było cię, a ja z racji tego, że ten gościu tutaj teraz jest, ten Dwayne. A właśnie się... udało ci się, jak ci się udało uciec? No właśnie, no nie, wolny jakiś był ten gościu na szybkość. Chyba treningi pomogły, powiem to trenerowi, chyba to dzięki tym treningom taki szybki jestem, chociaż wcześniej byłem trochę, ale dobra, stop, nie chcę się już. Jezu, nie mam siły. Dobra, szybko. Stary, ja się muszę usiąść na chwilę, serio. Szybko kawa. Kurczę. Co jest? No nie mam siły, stary, rano byłem na siłowni i teraz... Nocy nie przespałem prawie całej. Tak. Spałem z 2 godziny, stary. Dobra, jeszcze chwilę. Może jeszcze sobie porobię jakieś pompki albo przesiadę zaraz. Chwila, zaraz przyjdę, idę tylko do auta. Dobra. Napijcie się wody i może jakieś brzuszki albo coś porobię. No, super. Ej, bo tu jest to boisko, nie? Ja nie wiem, ty chodziłeś, mam do ciebie, no właśnie, ty chodziłeś, stary, na ten, do jakiegoś klubu, czy nadal chodzisz? Nadal chodzę. To, czy, kurczę, to, nie wiem, czy też bym mógł się zapisać do tego klubu? Znaczy miejsce jeszcze mamy, więc zawsze możesz się zapisać. Dobra.
To super. Ten co biega z ciężarami, chyba tam, dobra. No to kurczę, to nie wiem gdzie to jest kontakt. Tam w tej budce widzę, to jest chyba stadion właśnie tego klubu, nie? No. Coś takiego, no. Tak, wiesz co powinna być. No. Nie wiem, to kurczę, dzisiaj nie mam siły. Zaraz lecę w sumie. Kurczę. Zaraz lecę na prawko. No. Która jest godzina w ogóle? Jest, no jest 17 dopiero, dobra. To... Kurczę, słońce niedługo zachodzi już. Dobra, gdzie jest Axel? Bo on tu biegnie, jest on tu. Długo w sumie biegnie, dobra. Też w sumie porobię sobie jakieś... O kurde. Ciężarami jest katastrofa. No, dużo idę tego sobie napakowałeś. Czekaj, jak nie jedź Axel jeszcze. Proszę cię. Ale idę odłożyć ciężary. Dobra. Dobra, ja już nie mogę. Ja muszę lecieć tak czy siak. Na William, ja nie wiem kiedy następny trening. Nie wiem, czy trenera musimy się dowiedzieć. O kurczę, to powiedz trenerowi jak będzie, on wie gdzie mieszkam, no. Żeby podjechał do mnie, żeby przyjechał do mnie, najlepiej rano. Albo rano, tak gdzieś koło siódmej. No, około siódmej. Dobra. Jakby podjechał. I mi powiedział jak tam z treningami i tak dalej. Tak mu powiedz, bo muszę wiedzieć, bo tak to się nie umówimy na trening. No, a w razie czego jesteś w sumie w banku, no, bo nie mam telefon, dobra. No. Ej, Axel. Uważaj. Te salta nawet wkrzyż, ale chodź, ja już muszę iść. No. William, ty też idziesz? Ja też już spadłem. Dobra, ja muszę iść. Axel, podwiózłeś mnie na prawo jazdy? Spoko, tam do salonu. No, do salonu, tak. Bo tam się. Nie, stary, nie siłę, nie pojmę. Mam w sumie 20 minut. Nie, mam jeszcze 30 minut. Więc no spokojnie. To się ma. No, nara, William. Nara. Dobra, tutaj na prawo. Nie widzisz? Tutaj jadę. Dobra. Weź tu zaparkuj, jak chcesz możesz poczekać. Albo... To poglądam auto. No, dobrze. Chodź, bo... Zmieszam trochę za szybko. Czekaj. Ten gościu ten jest od aut, nie? On auto tylko sprzedaje, bo ty już tu byłeś. No. Ja też w sumie tutaj siedział mój ten. Gdzie jest? Nie mam pojęcia, stary. No powinien. Powinien to ktoś wiedzieć. Nie wiem, jeszcze poczekam te 15 minut. Też mogę sobie auto pooglądać. Bo niby miałem na 18:15. Kurczę, jeszcze trochę. Pokaż jakie to auta są. Dobra, widzowie, tutaj auta możemy sobie sprawdzić, jakie są. I najtańszym autem jest jakiś Grad za $400. To nawet dobrze. Kurczę, tanie to auto, tańsze niż to robi nieprawka. Jakie tu jeszcze mamy, kurczę, auta? Pancernik. O, to jest skład. O Jezu. Ten to jest w ogóle drogi. Monarch. Kolejne auto. Drogie strasznie. 4000. O, to auto ma Axel tylko. Kurczę, no to powiem wam, że te auto trochę drogie mają tutaj. Najdroższe mają. Kurczę, nie, co to jest auto? To jest chyba Mustang. Nawet nie wiem, możecie mi poprawić w komentarzach. Bo nie, totalnie nie ogarniam. A to raczej będzie Lamborghini, tak. Lamborghini szefa, kurczę, bo już jest godzina, a nie ma tego. Kurczę, i nie mam pojęcia, stary. Nie, no już się spóźnia 10 minut. Nie wiem, ja teraz stąd idę, bo... Chyba jedziemy. No chodź, stary, jedziemy stąd, nie.
Nie ma co, nie ma co. Ej, bo, ej. Co? Leo do mnie napisał. Ty masz jego numer? Że... No, no jest moim szefem, mam jego numer, ale... Aha. Leo mi napisał, że skończyło mu się paliwo, jak jechał tu do miasta. Paleto. No co? Dobra. Podjedziemy do niego. Ale masz, a ty masz zapasowe paliwo? No mam tu karnistry jakieś. Dobra, a to a wiesz, że idealnie się składa, bo chciałem iść do hamburgera. A on powinien być otwarty, hamburger. Kurde. Ej, czekaj. Tu. Co, co, pisze coś jeszcze? Nie, lokalizację. Dobra, mam. No. Kurczę, no. Paliwo mu się skończyło na środku, to musiał stanąć, ja nie wiem. To żebyś ty miał dużo paliwa, nie? Żeby ci starczyło paliwa. Ja mam pełno. A to, to ci wysłał lokalizację? No, to już jest na tej drodze. Za niedługo będziemy. Co? No właśnie, on miał z nim pogadać. On chciał ze mną i ja w sumie chcę z nim pogadać, więc... Kurczę, ej, może byśmy go zaprosili na chłód, stary. O, on mówił mi, że fajnie, że podoba mu się to miejsce. Myśmy go zaprosimy na chłód. Tu jest, co jest? Leo. Dobra, weź... Leo. Ja nie mogę. Co ty zrobiłeś? No paliwo mi się skończyło. Ja pierdniczę. Paliwo. No, czyli gdzie ty to masz? Dobra. No się, kurczę, no skończyło się, a palić o paliwo. Co ty robisz? Dobra, ej Leo, Leo, mam sprawę do ciebie. Zaraz się zniszczę to paliwo. Oj, oj, oj. Ej, spokojnie. Okay. Już umarłem. No, co się z tobą dzieje? Stary, musimy pogadać trochę. No okej, okay, no. Na spokojnie, tylko co ty robisz? Nie wiem, że chcę auto. Co, ty coś piłeś, czy coś? Czy co? Ja nie wiem, dobra. No kurde, no głupia auto, no co ja mogę powiedzieć, no będę... Za ile ty już tu stoisz? Z godzina? No to nie tak dużo, nie przesadzaj. Dobra, ile to... Kurczę, ej, to może byś wpadł do nas na chłód, bo ty też chciałeś ze mną pogadać. Weź, co ty robisz, stary? No mogę, no nie wiem, no. Dobra, jedź za nami, w sumie ty wiesz, gdzie mamy. No, dawaj, no, Aksel. Okay. Nadałeś mu już to dać. Kurde, no. Co jest, widzowie? Bierzemy Leo. Znaczy, nie wiem, jakie jest pełne imię od Leo. Leo to jest... Nie, po prostu będziemy mówić na niego Leo. I... No, bierzemy go na chód, bo trzeba po pierwsze pogadać o tym, czy my się znamy. I o tej pracy. To jest chyba... To jest też mega ważne. Że praca. Co jest z tą pracą? Kurczę, pieczone. Dawaj, dawaj. No to chyba można szybciej jechać, nie? No tutaj chyba nie ma znaków z ograniczoną prędkością. Tylko uważanie światła, nie? Kurde! Tam za nami. Ej, bo w nas walnie! Kurde. No co, ej, dziwny jest, staro, on się czegoś napił, czy co? No kurde, ach, ej, no, co ej, on no. Tak blisko? Co on tak blisko? Jako mi auto poryszy. A on jest właścicielem burgerowni? No. No też sobie dobrze chyba dorabia, kurde. Kurde, na żółtym. Dobra, zdążyłeś. Ej, tu w ogóle jest parking po prawo, ale to nie jest chyba parking. Dobra, tutaj, tu jest nasz parking, nasz. Jedyny parking. James, o, czy skład Jamesa? Skład stoi Jamesa. Ej, gdzie on jest, stary? On chyba na światłach tam został, bo jechał za nami. Nie, przez kity. Jedzie teraz. No. Nie stój na drodze, stary. Bo się jeszcze przejedzie, uważaj. Dobra. Ej, bro, pójdziemy do twojego mieszkania, stary. Dobra, ja jestem. Dobra. Chodź za nami, chodź. My ci pokażemy tu. Mhm. Tutaj jest wejście. Do naszego. A ty co? Ty coś piłeś, czy co? Że tak się zachowujesz, stary? Nie, ja nie piję. Ile masz lat? Ja 21. 21. Kurczę, to jesteś 3 lata starszy ode mnie. Leo. Tutaj. 14. Dobra.
Ale ten... Właśnie chciałem pogadać z tobą odnośnie pracy, bo też mi coś mówiłeś. Wczoraj wieczorem. Odnośnie pracy. Tutaj chyba nie. Nawet git tu macie. No fajnie. Jak zmieścimy się, zmieścimy się raczej w tej kanapie. Tak. Bo ty... Kurczę, jestem głodny strasznie, Axel. Miałbyś coś, zrobisz? Kurde, czekaj. Dobra. Mi nie, bo ja mam tutaj. Dobra. Burgerowni. Burger. Chcecie? Ja mogę dać komuś, bo mam dużo. Nie, no dobra. Ja się zrobię. Chcę teraz odżywiać, bo miałem ten... Leo, to tak. Może dobra, to może najpierw ja powiem. Bo coś, nie wiem, coś mówiłeś, że ty się nazywasz Leo Anderson. Mhm. Ja się nazywam Jacob Anderson. I miałem kuzyna, który się nazywał Leo również. I tak samo jak ty mieszkałem na Paleto, tylko że nie widziałem się. Kurczę. No, nie widziałem, ja z 8 lat się nie widziałem. Z moim kuzynem, czyli jeżeli to jesteś ty... Stary, no to siema, bo... Kurde... No... To co? Prawdą możliwe. A ty co o tym myślisz? No to jest możliwe strasznie. No, myślę, że to jest bardzo możliwe, bo dużo faktów się łączy, więc no... Kurde... Stary, ja się wyprowadziłem od rodziców, bo już nie wytrzymałem, wiesz... No ja mam właśnie w planach. A Axel, co tu tak śmierdzi? Co? W sumie trochę śmierci tutaj strasznie. Axel, Raider, co? Weź kibel otwórz. Jest tu? Tu jest chyba, nie. Gotowe. Co, a jedzenie? Co tak się... tutaj coś śmierci. Co to? Co ty stary zrobiłeś? Z kiblem. Dobra, nieważne, jest... Czekajcie go na pojawie. Co? Nie, stary! Niech nie to... Stary, tu masz... Co? Tu masz... Nie wiem, co to jest. Zostaw to! Dobra, nie się. Dobra, nie, zjedzmy to jedzenie. Proszę was, zjedzmy to jedzenie. Gdzie ty jest? O! Jest gotowe. Co to jest? To są tosty. Tak. Tosty... To słyszałem, no i dobra. Leo, to w takim razie, skoro się znamy, to może ty mówisz, że chcesz się wyprowadzić, jakbyś się przeprowadził tutaj. No, to było fajnie w sumie. No, mogę, ale nie wiem, jakie to koszty by były. Mówię tak. No to... Kurczę, ja też mam strasznie mało kasy teraz. Axel musi... zbierać w sumie kasę, albo w sumie nie wiem, czy ty mu oddajesz w końcu, czy nie. Bo teraz jeszcze z tym autem, stary, jak on cię znajdzie, ja bym to zgłosił na policję, Axel, wiesz? No, ja przyjść policję. Zgłosiłeś to już na policję? No jeszcze nie, bo kurde, nie grozi. Zrób to jak najszybciej. Pójdę. Ale dobra, przecież nie mogę się... nie mogę się oprzeć. A czemu wiedziałem się auto tego gościa? On się tu nie... druga historia. No tu wprowadził. Ten gość mi grozi cały czas. Co, on tu przyjeżdżał? Nie, on groził, oj. Nie chcesz wiedzieć. Dobra, chyba zaczęło się od tego, stary, że... spowodował wypadek i mówił, że to jest, że to nie jest jego wina, tylko że to wina Axel. I teraz... Długa historia. No nie, wiesz co to jest. Weź tu, Axel, włącz jakieś wiadomości. No a nie, że kurde, jakieś owieczki lecą, kurde. Axel. Jakiegoś Donalda Trumpa. Dobra, co ty teraz mówisz? Dobra, nie jakiś Joe Biden. Dobra. O, może... Zostaw. Wiadomości o supermarcie. Ej,
To było 10 dostęp. To jest w twoim bulgerze? Czy tam nie pisało, że jest promocja na telefony czasem? Możliwe. Serio? Nie wiem, tak mi się coś wydawało. Ale pisało tam, że jest promocja na telefony, ale pytam o jakichś twoich burgerach. Mówili. Coś tam było burgera. Nie wiem, co te wiadomości. Ja zmywałem, ja nie zwróciłem uwagi. No weź, zwijesz. Nie, jak zwijesz, bo wiesz, telewizor jest... Nie mają prawa gadać o burgera. No to ty może idź, jakbyś nie wiedział, to jest budynek tutaj na mieście. Jest. Super. No jest. Promocja na artykuły elektroniczne. Dobra. Dobra, jedziemy jutro z rana. Ja jutro z rana mam pracę. O Boże. A, bo ty w tej kawiarni pracujesz. No właśnie, też chciałeś o tym pogadać ty chyba, nie? No. Dobra. Co? Niby wiesz, no. Niby tam trochę mu potrzaskaliście tamto, ale z drugiej strony dobrze jak groził, więc okej, nie wiedziałem. No dobra, ale chciałeś coś o tych burgerach, nie? Czy co, wywalasz mnie z pracy? Nie, no wywalony nie będziesz, bo dowiedziałem się teraz od was, że groził, bo to nie, bo ale sam to tak wiesz, nie robiłem. Chodziło o to, ja po prostu mało kasy. Strasznie, i chcę chcę sobie tak dorobić teraz, bo... Telefon, prawko, auto, wszystko. Mieszkanie dodatkowo. Powinien ci mówić, Axel, ale najprawdopodobniej dostaniesz podwyżkę, bo ten. To dopiero na początek. To takie sprawdzenie było i. Ci zarabiał trochę. Dobra. To super. Dobra, Axel, nie wiem, jak już. Stary, nie wiem. Ja chyba bym się tutaj przespał. Mogę dzisiaj u ciebie, bo. Spoko. Mógłbym się też przesłać, bo nie chcę mi się jechać tam na paleto, bo ja i tak się zaraz są. No jest stary, jest. Sobie to... Boga, tylko czekajcie. Ja mogę w wannie spać. Co? To czekajcie. Weź już znaczony jest. Kurczę, tu jeszcze jest miejsce, no. To ci tu rozłożę, kurde. Mi tam obojętnie, nie? Ja mogę spać na wannie nawet, nie? Czy tam masz prysznic, nie wiem. Trzymaj. Stary, nie przesadzaj. Leo. Trzymaj do śpiwory. Dobra, to ja sobie pośpię na kanapie. Naro. Dobra. Dobra.